wzdłuż tej oławki. Luty 2016 roku. I widzicie Państwo, wszechwidzące, wszechobecne Sky Tower. Gdzie by się człowiek nie ruszył we Wrocławiu, a i też po okolicy widać. I Czarnecki sprzedał to Żydom globalnym za 100 milionów, które wszystkie podobno zainwestował w windykację. I teraz na jaką skalę można sobie wyobrazić, będą mieszkańcy Wrocławia windykowani. W jaki sposób? Właśnie z tym miałam do czynienia w piątek, kiedy odcięto mi wodę i wieczorem dyskutowałam z pogotowiem wodnym, żeby mi wodę włączyli, ale niestety włączyli dopiero po 24 godzinach w sobotę. Czego w ogóle nie mieli prawa wyłączać, ponieważ nie jestem dłużnikiem. I windykacja działanie tych windykatorów spowodowało i zastraszanie prawdopodobnie operatorów również tam właśnie na pogotowiu procedurami jakimiś i nawet groźbami, że utracą pracę, jeżeli włączą komuś wodę, kogo oni nie wydali zlecenia podłączenia, a popełnili błąd. Zlecenie odłączenia było błędnie wystawione. I tak to nad wodą dziś w niedziela. I z tego Sky Tower. Do tego stoi ten Sky Tower na vis-a-vis, naprzeciwko przy ulicy Hirschfelda. DCO, czyli Dolnośląskiego Centrum Onkologii. W którym tysiące pacjentów rocznie z całego Dolnego Śląska pacjentów onkologicznych jest w tak zwanych terapiach chemią. Młoda para łabędzi. Do tej pory ich rodzice, albo któregoś z nich rodzice byli tutaj przez wiele lat, kilkanaście lat, ale odeszli. Teraz mamy nową młodą parę tutaj.